Kiedyś miałem taką sytuację, że poszedłem do swojego ojca duchownego i powiedziałem mu, że ja to się nie nadaję na księdza. W ogóle nie mam żadnych talentów. Ja nie umiem tak ani pięknie grać, ani śpiewać. Co ja będę robił? I wtedy on mi powiedział, ja tak liczę, mówię, nie, no na pewno powie mi, że mam jakiś talent. On powiedział wtedy, że to dobrze, że nic nie masz. Bóg będzie miał przez ciebie więcej do zaoferowania. Więcej będzie mógł zadziałać przez ciebie, skoro ty nic nie umiesz. I myślę, że to tak jest, że czasami dobrze jest wcale wielu talentów nie posiadać, bo możesz odkryć, że Bóg może wypełnić więcej miejsca w twoim życiu. Zatem podziękuj dzisiaj za to wszystko, czym zostałeś obdarowany i zaproś też w te wszystkie miejsca Pana Boga. Dobrego, hej.